Witam Was w kolejnym odcinku Platynowej Formy. Jesteśmy oczywiście na siłowni Platynium w Radomiu. Ze mną jest dzisiaj Karol Sikorski. Cześć Karol. Co dzisiaj będziesz, jak dzisiaj będziesz testował Kasię? Dziś Kasię będę testował w treningu core, jak i treningu funkcjonalnym. Zaczniemy najpierw od rozgrzewki na bieżni, a później przejdziemy na salę, gdzie powiem, co będziemy wykonywać dane ćwiczenia. Jaka intensywność duża będzie? Raczej spokojnie, skupimy się na poprawnym spięciu mięśni brzucha i wyczuciu poprawnego napięcia mięśni głębokich brzucha. No, ja się nie mogę doczekać, zapraszamy na odcinek. Dobrze, no zaczynamy od statycznej rozgrzewki, zanim przejdziemy na matę. Zrobimy sobie teraz ruchy głową w przód i w tył, ale zaczniemy od prawidłowej pozycji. Staramy się wciągnąć brzuch, napiąć lekko mięśnie brzucha, lekko pośladki również napinamy. W takiej pozycji zaczynamy ruch głową w przód i w tył. Wykonamy takich powtórzeń 8. Unosimy ramiona do wysokości barków. Ramię proste, plecy wyprostowane, ściągnięte łopatki, brzuch nadal ściągnięty, pośladki również napięte. Wykonujemy małe krążenie na całym ramieniu w przód. I w drugą stronę to samo. Ramiona wracają na biodra, spinamy pośladki i teraz zaczynamy ruch okrężny. Bioder staramy się zluzować pośladki w cofnięciu bioder do tyłu, przy wychnięciu bioder w przód napinamy pupę. I krążymy w jedną stronę 8 razy, w drugą również będzie zaraz 8. Robimy skłon tułowia do jednej nogi, hop, kierując dłoń do stopy, wyprost, wypychamy delikatnie biodra do przodu, napinamy pośladki w górnej fazie i skłon do drugiej nogi. Wykonujemy tych skłonów po 10 na stronę. Nogi wracają do szerokości bioder, opadki, plecy wyprostowane, łopatki delikatnie ściągnięte, łapiemy dłońmi nad kolana i staramy się wykonać kruch, ruch okrężny kolanami, tak żeby stopy były całe na podeszwie, nie krawędziujemy na stopach, wykonujemy małe koła na zewnątrz. Dobra. Postujemy się, nogi na szerokość bioder, brzuch. Ściągnięte pośladki napięte, wykonujemy 10 swobodnych przysiadów, schodzimy w dół, w górze napinamy pośladki, jedziemy 10 razy. Przechodzimy na maty. Na matach pierwszą pozycją, jaką wykonamy, będzie klęk podparty. W tej pozycji, wydychając powietrze, będziemy starać się napiąć brzuch, wypuścić powietrze do końca, zrobić lekko kocik grzbiet poprzez spięcie brzucha i mięśni pośladków. Wykonujemy, wydychamy powietrze do końca, nabieramy powietrza, lekko łamiemy kręgosłup w dół, głowa idzie do góry i w dół wydech powietrza. Wykonujemy tego ćwiczenia powtórzeń 12. Łokcie delikatnie zgięte, żeby nie były na przeprostach. Hop, mocno zaciskamy brzuch, wydychamy powietrze, nabieramy więcej. Zostajemy w pozycji klęku podpartego. Drugim ćwiczeniem, jakie wykonamy, to będzie unoszenie ręki i nogi poprzekątnie w górę. Staramy się wyciągnąć rękę i nogę jak najdalej w przód i w tył. Przytrzymać w tej pozycji 2-3 sekundy, wrócić do maty dłonią, jak i stopą. I druga strona to samo. Wykonujemy spięcie brzucha, tak jak przed chwilą wykonywaliśmy w klęku podpartym. Mamy lekko zaciśnięty brzuch, pośladki. W tej pozycji będziesz starał się wysunąć jedną dłoń do początku maty, wrócić drugą tak samo. Hop, dobrze, brzuch cały czas napięty, staramy się nie bujać biodrami. Trzy, dwa, jeden. Drugą pozycją na macie, jaką będziemy wykonywać, to będzie deska, czyli plank. Otwór na przedramiona, przedramiona wbite w podłogę, łokcie pod barkami, plecy wyprostowane, brzuch napięty, pośladki również, nogi wyprostowane. Wytrzymujemy w tej pozycji. Biodra troszeczkę do góry. Wykonujemy rotację miednicy do dołu, ściągamy brzuch,
O właśnie. Odcinek będzie jest obciążony. Wytrzymujemy w tej pozycji. Również 30 sekund. Wracając do pierwszego ćwiczenia, staraj się jak najmniej bujać biodrami za wysoko, kiedy wysuwamy dłoń do przodu, dobrze? Uwaga, wracamy do pierwszego. Trzy, dwa, jeden. Katarzyna, zapraszam na matę, tym razem leżenie tyłem, czyli na plecach, połóż się na macie, unieś nogi do góry, opieramy nogi na piłce. Zrobimy sobie teraz ćwiczenie również wzmacniające nasz brzuch, jak i pośladki. Nie czuję. Opieramy nogi łydkami na piłce. Troszkę bliżej, może się przyciągnąć do siebie. Ramiona wzdłuż tułowia. Głowa leży na podłodze. Staramy się teraz spiąć brzuch, wycisnąć pędzle do podłogi. Teraz przenosimy biodra do góry jak najwyżej. Przytrzymujemy na chwilę w tej pozycji. Wracamy z powrotem do podłogi. Dotykamy do maty pośladkami i z powrotem do góry. Przechodzimy dalej. Następnym ćwiczeniem, jakie wykonamy, weźmiemy stopy na piłce. Przyciągamy kolana jak najbliżej do klatki piersiowej, wynosimy lekko biodra do góry. Ramiona nawet wzdłuż tułowia. Prostujemy nogi. Biodra w górę, brzuch napięty. Wracamy do siebie kolanami i prostujemy stopy. Z tej pozycji ręka, noga po przekątnej w dół, ale nie dotykamy do podłogi. Brzuch cały czas mocno napięty, lędźwia nie odrywają się od podłogi i pracujemy. Deska bokiem już pokazuje. Przejdziemy do leżenia bokiem. Stopy ustawiamy sobie albo jedna na drugiej, albo górną w przodzie, jak komu wygodniej. Łokieć jest równo pod barkiem, całe przedramię wbite w podłogę, druga ręka na biodro, nosimy biodra do góry, wypychamy je do przodu, napinamy pośladki i wytrzymujemy w takim podporze. Łokieć troszeczkę musisz cofnąć pod... I trzymamy tej pozycji 30 sekund. Powiedzmy, że pokrótce to by było wszystko, jeśli chodzi o część core. Teraz przejdźmy do części szybkiego treningu funkcjonalnego. Podnosimy sobie dwa ketle. Idziemy. Tu, nogi na szerokość bioder, plecy wyprostowane. Brzuszek wciągnięty, pośladki napięte w pozycji stojąc. Jedną nogę wystawiamy w przód, wykrok. Nogi na szerokość bioder, tylna noga na palcach. Schodzimy w dół nogą tylną prawie do klęku. Odbijamy się, wychodzimy nogą tylnią w przód. I teraz druga noga w dół i idziemy sobie taki spacer raz jedną, raz drugą nogą z ketlami wzdłuż tułowia do przodu. Wykonasz 20 powtórzeń, a po 20 powtórzeniach będziesz 30 sekund wykonywać bieg bokserski z hantlami, czyli jak najszybciej w miejscu pracujemy ramionami i nogami, wykonując bieg bokserski. Kasia, brzuch lekko napięty, pozycja lekko pochylona do przodu, brzuch mocno zaciśnięty. Pracując mocno na samych palcach, u stóp skaczemy w miejscu i ramionami wyprowadzamy hantle do przodu, tak jak w biegu, znaczy jak przy wyprowadzaniu ciosów.
następnymi dwoma ćwiczeniami, jakie Kasia będziesz wykonywać dzisiaj. Pierwsze to przysiad z ketlem 10 kg. Nogi troszeczkę szerzej rozstawiamy niż do klasycznego przysiadu. Stopy mocniej na zewnątrz. Schodzimy w dół, ketl jest między nogami, łokcie po wewnętrznej stronie nóg. Plecy wyprostowane, podnosimy nogi do pełnego wyprostu, spinamy pośladki, podnosimy ketla do brody. Ketl jest blisko tułowia, brzuch napięty, plecy wyprostowane, łopatki ściągnięte, dłonie, łokcie i barki w jednej linii. Opuszczamy ketla i schodzimy do podłogi. Ketla i podchodzimy do stepu. Stajemy z jedną nogą na stepie i teraz razem z pracą nóg dołączę pracę ramion. Będą to przeskoki z nogi na nogę ze skokiem na stepie. 30 sekund pracy. Co jest? Dobrze ci szło. Mhm. 10 sekund jeszcze, Kasia. Dawaj, 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 dawaj. Jedziemy jeszcze. 5, 4, 3, 2. I jeden, wracamy do ketla, 15 przesiadów z podciągnięciem ketla do brody. Już jesteś po treningu. Kasiu, jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało. I co ci się podobało najbardziej? Wszystko i zapraszam następnym razem ciebie, motywatora, do treningu razem ze mną. No niestety, ja jestem tutaj tylko tłem dla was, dla trenera. Karol, komu byś polecił taki trening właśnie? Myślę, że ten trening jest dla każdego. Czy dla kogoś z krótkim stażem na siłowni, czy dla kogoś zaawansowanego. Taki trening powinien wykonywać każdy dla usprawnienia swojego kora, co mam na myśli mięśni brzucha głębokich, które umożliwiają nam poprawę wykonywania następnych, trudniejszych ćwiczeń, jak i życia codziennego, tak? Czyli ten trening jest bardzo korzystny dla każdej osoby. Też widziałem, Kasiu, ćwiczenia niby proste, ale opieka trenera jest bardzo ważna. Tak, bardzo jest ważna, bo można też gdzieś tam zgubić, nie wyłapać tego, że trzeba mięśnie gdzieś tam spiąć, trzeba dobrze poczuć te mięśnie, ale jak jest trener, to jednak tam pomaga. Pracuje, pomaga. Właśnie, bo też widziałem, że czasem się tych pleców nie pamiętasz, że był prosto, nie zawsze brzuch spięty, po to właśnie jest trener personalny, żeby te wszystkie rzeczy wyłapał, zauważył, poradził nam. Także dziękuję wam za trening i oczywiście polecam wam treningi personalne Karola Sikorskiego w siłownia Platinum Radom. Do zobaczenia, cześć. Cześć.